Zarówno w dziełach historycznych, jak i tych bardziej współczesnych, możemy odnaleźć spory filozoficzne, naukowe i religijne dotyczące natury człowieczeństwa. Co czyni nas ludźmi? Czy jesteśmy istotami wyjątkowymi, stworzonymi na obraz Boga? Czy może przypadkowym produktem ewolucji i niewiele różnimy się od zwierząt? Jaka jest prawdziwa natura człowieka? Dobro, szlachetność i bezinteresowność, czy raczej zło, impulsywność i egoizm? Dziś spróbujemy odpowiedzieć na niektóre z tych pytań, odwołując się do teorii dezintegracji pozytywnej polskiego psychiatry, psychologa i filozofa, profesora Kazimierza Dąbrowskiego. Partnerem odcinka jest serwis Letyshops. Dąbrowski swoją teorię rozwoju człowieka w cyklu życia stworzył, jak sam to ujmuje, na podstawie kilkudziesięciu lat pracy klinicznej, na podstawie długotrwałej analizy przypadków przewlekłych, analizy biografii ludzi wybitnych oraz autobiografii przygotowywanych przez ogromną większość jego pacjentów. Według niego w życiu każdego człowieka nieustannie trwa konflikt dwóch przeciwstawnych sobie sił – biologicznego cyklu życia oraz instynktu rozwojowego. Komponentę biologiczną czy też fizjologiczną dzielimy ze zwierzętami i działa ona w sposób automatyczny. Są to siły instynktu stadnego, instynktu samozachowawczego lub siły pierwotne. To także podstawowe popędy wspólne wszystkim ludziom, takie jak głód, pożądanie seksualne, pragnienie dominacji i siły, egoizm i egocentryzm w zaspokajaniu własnych potrzeb. Instynkty pierwotne skierowane są do wewnątrz. Działanie zgodne z instynktem ma za zadanie przynieść korzyść tylko nam samym lub naszej rodzinie, bez uwzględnienia potrzeb innych. Z tego powodu autor nazywa tę grupę instynktami autotonicznymi. Funkcjonują one zgodnie z zasadą przyjemności oraz zasadą przykrości. Warto zauważyć, że są to terminy zaczerpnięte z teorii Zygmunta Freuda, którymi opisywał on naturę działania nieświadomej części ludzkiej psychiki. Dąbrowski wyróżnia ponadto przeciwstawną biologicznym impulsom grupę sił, którą nazywa instynktem rozwojowym, który prowadzi do wykształcenia się cech prawdziwie ludzkich, wyższych, przekraczających cykl biologiczny i automatyzmy natury. Uważał on, że rozwój ku górze obejmuje aktywność intelektualną, duchową i społeczną, twórczość artystyczną, jak również wykształcenie dojrzałej hierarchii wartości i uczuć moralnych, uwzględniając przy tym obecność i potrzeby innych osób. Z tego powodu nazywa je instynktem syntonicznym, czyli skierowanym na zewnątrz. Zgodnie z założeniami teorii, człowiek jest skazany na rozwój. Głównym i ostatecznym celem na tej drodze jest wykształcenie indywidualnej, niepowtarzalnej osobowości. Kluczowym elementem teorii Dąbrowskiego jest proces tzw. dezintegracji. Cytując autora, dezintegracja oznacza rozluźnienie i rozbicie struktury psychicznej, jej rozproszenie i rozłam. Powoduje to destabilizację naszego zachowania i myśli. Mogą pojawić się wątpliwości dotyczące naszych przekonań, postaw, systemu wartości. W procesie tym obecny jest silny dyskomfort i napięcie psychiczne. Trudności ze skupieniem uwagi, zasypianiem. Nasilają się stany lękowe lub depresyjne, a w skrajnych sytuacjach pojawiają się myśli samobójcze. Mogłoby się wydawać, że jest to proces niepożądany oraz jednoznacznie szkodliwy dla jednostki. Dąbrowski przyjmuje jednak przeciwne założenie, stwierdzając, że dezintegracja jest, ogólnie rzecz biorąc, pozytywnym procesem rozwojowym. Dzięki rozluźnieniu wewnętrznej struktury psychicznej pojawia się możliwość wprowadzenia w niej zmian oraz rozwoju w pozytywnym kierunku. Nie negując negatywnego aspektu, stwierdza, że jest on marginalny w stosunku do całości procesu oraz możliwości, które dzięki niemu się tworzą. Sytuację, w której czasowa destabilizacja prowadzi ostatecznie do rozwoju jednostki, nazywa dezintegracją pozytywną oraz podkreśla, że jest ona niezbędnym, koniecznym elementem na drodze do wykształcenia autentycznej osobowości. Dąbrowski opisuje różne etapy życia człowieka, w których proces dezintegracji jest zupełnie naturalny, jak na przykład okres dojrzewania, kiedy to nastolatkowie przeżywają trudności z krystalizacją własnej tożsamości, określeniem własnego celu życiowego czy systemu wartości, którym chcą się kierować. Widoczna w tym okresie jest również silna labilność emocjonalna, nadpobudliwość psychoruchowa i intelektualna. Mogą występować wskazane przez autora stany lękowe czy depresyjne. Wszystkie te zjawiska są oznaką tworzenia nowej struktury psychicznej danej osoby. Wyciszenie nadmiernie rozbudzonych funkcji psychicznych następuje pod koniec procesu, który kończy się integracją, ponownym ustanowieniem stabilnej, spójnej struktury wewnątrzpsychicznej. Kluczową cechą procesu dezintegracji jest to, że umożliwia on rozwój jednostki. Ale czym tak naprawdę jest rozwój według polskiego autora? Aby lepiej to zrozumieć, musimy przyjrzeć się bliżej zagadnieniu wartościowania doświadczeń psychicznych. Dąbrowski przyjmuje założenie, że wszystkie ludzkie zjawiska psychiczne można wartościować,
czyli że możliwe jest jakościowe odróżnienie tego, co jest lepsze czy też wyższe, od tego, co jest gorsze czy też niższe. Prowadzi to do koncepcji wielopoziomowości funkcji uczuciowych i popędowych, co można rozumieć jako hierarchiczne uporządkowanie rzeczywistości. Autor zauważa, że działające w nas popędy można przekształcać w różne zachowania w świecie rzeczywistym. Jako przykład podaje instynkt seksualny, który zamiast impulsywnego zaspokajania indywidualnych potrzeb bez nawiązywania więzi emocjonalnej z drugą osobą, może też zostać zamknięty w ramach trwałego, wyłącznego i obopólnie rozwijającego związku z jednym partnerem. Koncepcja ta zakłada, że zachowanie drugie w podanym przed chwilą przykładzie jest reakcją wyższą, to znaczy jakościowo lepszą. Celem dezintegracji pozytywnej jest rozwój w kierunku uczuć wyższych, w górę hierarchii. Argumentuje, że jednostki o wyższym poziomie rozwoju potrafią wyrywać się ze szponów determinizmu i dokonywać racjonalnych osądów, niedyktowanych emocjami czy naciskiem grupy społecznej. Według Dąbrowskiego najwyższy możliwy poziom rozwoju człowieka to tak zwana integracja wtórna, którą nazywa inaczej osobowością. Autor staje tym samym na stanowisku, że rozwój osobowości jest ostatecznym celem rozwoju człowieka. Zgodnie z założeniem teorii, osoby na tym poziomie rozwoju charakteryzuje najwyższy poziom autonomii i autentyczności. Jednostka staje się zdolna do świadomego postępowania zgodnie z najwyższymi wartościami moralnymi. Prawdziwą osobowość, według autora, charakteryzują dwie jakości – esencja indywidualna oraz esencja społeczna. Oznacza to, że jej działania są ukierunkowane przede wszystkim na pomoc potrzebującym oraz rozwój społeczeństwa. Odczuwa silne poczucie odpowiedzialności za los innych. Jednocześnie na płaszczyźnie indywidualnej charakteryzuje się niepowtarzalnością zainteresowań i umiejętności. Jest w pełni świadoma siebie na przestrzeni czasu. Ma sprecyzowane plany na przyszłość. Utrzymuje trwały, niepowtarzalny i wyłączny związek uczuciowy z drugą osobą lub wykazuje zdolność i chęć do zawarcia takiego związku. Należy w tym miejscu zauważyć, że według Dąbrowskiego prawdziwie dojrzała osobowość jest wielowymiarowa, to znaczy zdolna do poruszania się nie tylko w obszarze intelektu, ale również na płaszczyźnie emocji czy wyobraźni. Aby lepiej zrozumieć to zagadnienie oraz jego implikacje dla kierunków rozwoju osobowości, przyjrzyjmy się zaproponowanemu przez autora podziałowi na typy psychologiczne. Dąbrowski rozumie typ jako wyróżniającą się tendencję do przeżywania pewnej określonej grupy reakcji psychicznych i wyszczególnia 5 typów psychologicznych. Psychomotoryczny, sensualny, emocjonalny, imaginatywny oraz intelektualny. Każdy typ psychologiczny opisuje nadpobudliwość psychiczną w określonym obszarze i przekłada się na sposób reagowania na pewną grupę bodźców. I tak u osoby o typie emocjonalnym dominuje wpływ emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Z kolei osoba z nadpobudliwością sensualną jest szczególnie wyczulona na doznania smakowe i dotykowe, a w swoich działaniach będzie poszukiwać bliskiego kontaktu z drugą osobą, szczególnie zbliżenia seksualnego. Według autora dwa pierwsze typy, czyli psychomotoryczny i sensualny, tworzą grupę typów niższych, za to typy emocjonalny, imaginatywny oraz intelektualny są typami formy wyższej. I należy w tym miejscu zauważyć, że Dąbrowski szczególnie mocno akcentuje proces tzw. przekraczania własnego typu psychicznego, który uważa za konieczny element rozwoju człowieka. Zamknięcie się na jeden z typów, nawet jeśli jest to typ wysoki, uniemożliwia według niego autentyczne porozumienie się z sobą samym i innymi. Sztywność w postrzeganiu świata, choćby i przez pryzmat niezrównanego intelektu, uważa on za ograniczające i schematyczne. Powoduje to działanie w sposób automatyczny i utrudnia rozwój. Głównym założeniem teorii Dąbrowskiego jest to, że lęk, smutek, niepokój czy poczucie winy są oznakami przebiegającego procesu dezintegracji. Z kolei sam proces dezintegracji uznaje on za niezbędny element rozwoju człowieka oraz zjawisko naturalne w cyklu życia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Przyglądając się tym tezom, możemy zadać sobie pytanie, czy człowiek w obliczu takiego losu może w ogóle pozostać zdrowy? Odpowiedź, której udziela autor, jest nieoczywista, ale jednocześnie optymistyczna. Dąbrowski stwierdza bowiem, że o różnicy między zdrowiem psychicznym i chorobą psychiczną musi stanowić zdolność bądź niezdolność do pozytywnego rozwoju. Według niego występujące objawy, nawet jeśli jednoznacznie negatywne i wywołujące cierpienie, nie są jeszcze jednoznacznym wyznacznikiem choroby. Prawdziwie chorym jest ten człowiek, który nie jest już w stanie przezwyciężyć tych trudności. Oczywiście nie neguje to realności i powagi cierpienia indywidualnych osób, czy też istnienia chorób psychicznych. Profesor Dąbrowski wskazuje jednak, że taki stan może też wskazać kierunek i rozpocząć proces rozwoju jednostki.
I choć nie zmniejsza to poczucia przytłoczenia i smutku, odczuwalnej trwogi i drżenia, jak określał to duński filozof Søren Kierkegaard, to możliwe jest przewartościowanie znaczenia tych przeżyć i spojrzenie na nie z innej perspektywy. Sam Kierkegaard twierdził, że choć bardzo długo uważał smutki i lęki za swojego wroga, to po wielu latach dostrzegł ich ogromną rolę i ostatecznie nie traktował ich jako wroga, ale widział w nich przyjaciół. Jakie zatem wnioski możemy wyciągnąć z takiego rozumienia człowieka i ludzkiej natury? Czy teorię dezintegracji pozytywnej można odnieść do szerszego życia społecznego? Sam autor wskazywał na zagrożenia, które wiążą się z szybkim postępem cywilizacji technicznej oraz rosnącym konfliktem pomiędzy wyższymi wartościami a impulsywnym konsumpcjonizmem i egoizmem jednostek. Według autora drogą wyjścia, swoistą drogą w górę, jest postawienie na wewnątrzpsychiczny, wielopoziomowy rozwój każdego człowieka. Rozwój społeczeństwa jako ogółu można osiągnąć poprzez rozwój indywidualny każdego z obywateli. W ten sposób osoby na wyższym poziomie funkcjonowania emocjonalnego, popędowego oraz moralnego staną się przykładem dla innych, co w przyszłości przełoży się również na ich rozwój, a w konsekwencji upowszechnienie się w społeczeństwie tego, co jest istotnie ludzkie. Choć tendencje prymitywne, automatyczne, popędowe mają ogromną przewagę ilościową, to tendencje rozwojowe, moralne, duchowe mają nad nimi przewagę jakościową. Autor, pomimo świadomości tej dysproporcji, wierzył, że ludzie są skazani na rozwój, a w naszej naturze jest obecna zdolność do przekraczania podstawowego cyklu biologicznego, do rozwoju w kierunku wyższych, prawdziwie cennych wartości. I choć zaznaczał, że jest to proces naznaczony bólem i cierpieniem, to jest to również proces niezbędny, wart świadomego poświęcenia tego, co proste i egoistyczne, na rzecz tego, co skomplikowane i zorientowane na innych ludzi. Dlatego też w sytuacji kryzysu, choroby naszej lub kogoś nam bliskiego, przytłaczającego nas poczucia lęku, niepewności czy smutku, musimy pamiętać o jednym – utrzymywać wiarę w swoje możliwości do przekraczania ich. Uświadomienie sobie, że cierpienie jest nie tylko nieodłączną częścią życia każdego człowieka, ale również niezbędnym krokiem na drodze do rozwoju, pozwoli nam dostrzec światło na końcu tej trudnej drogi. A na koniec przypominamy też, że partnerem odcinka jest Letyshops, czyli serwis typu cashback, który pozwala zwrócić część pieniędzy wydawanych na zakupach online. Działa to w ten sposób, że Letyshops poleca użytkownikom sklepy, z którymi współpracuje, a za to polecenie sklep płaci Letyshops prowizję, którą ten dzieli się z użytkownikiem w formie cashbacku, czyli prawdziwych pieniędzy, które można wypłacić na konto bankowe lub PayPal. Na Letyshops znajdziemy najróżniejsze sklepy, a jeśli ktoś szuka jeszcze jakichś wakacji na ostatnią chwilę, to znajdziemy tu też szereg pozycji w kategorii podróżnicze, takich jak na przykład Booking, w którym cashback akurat jest powiększony. Obecnie trwa też promocja Back to School, w której powiększone są cashbacki we wszystkich sklepach, w których można kupić produkty potrzebne do szkoły lub na uniwersytet. Z Letyshops można korzystać przez aplikację mobilną albo przez przeglądarkę, gdzie jest także możliwość zainstalowania wtyczki, która będzie nam przypominać o cashbackach na stronach, które odwiedzamy, oraz pozwalać śledzić, jak zmieniały się ceny w niektórych sklepach. Linki do zarejestrowania się i do wtyczki znajdziecie w opisie pod filmem, a najłatwiejszy sposób, żeby od razu zacząć korzystać z Letyshops, to użyć widocznego tutaj kodu QR. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia.